Bądźmy razem. Tak brzmi pierwsze zdanie wyborczego sloganu Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Suwałk Czesław Renkiewicz. I wygląda na to, że faktycznie wokół osoby lidera tej formacji zgromadziły się osoby o różnych rodowodach. W szeregu zaprezentowanych dzisiaj kandydatów na radnych sporo niespodzianek. Jak choćby powrót do boku obecnego prezydenta i zarazem kandydata na przyszłego włodarza miasta pojawiła się Mariola Brygida Karpińska. Na dziś jeszcze radna z klubu Prawa i Sprawiedliwości niebawem może zasiąść po stronie Renkiewicza. Ale nie tylko Brygidę Karpińską, przecież Suwałki Przyszłości są tutaj w większej części u mnie. Radni doszli do wniosku, że jednak ten prezydent jaki jest, to jest, ale zawsze może przyjmie i tak dalej. No i a ja mam dobre serce, jeżeli ktoś chce współpracować, proszę bardzo, jestem otwarty. Kolejna niespodzianka. Grzegorz Gorlo, który po zakończonej wiele lat temu przygodzie z klubem Prawa i Sprawiedliwości, 5 lat temu mierzył bez powodzenia w prezydenturę, teraz znalazł wspólny język z Czesławem Renkiewiczem. Na listach prezydenckiego komitetu również kilkoro radnych, którzy porzucili około roku temu klub Łączą Nas Suwałki, a teraz wrócili pod skrzydła bezpartyjnego Renkiewicza. Anna Ruszewska, Kamil Klimek, Kamil Lauryn i Sylwester Cimochowski. Kilka twarzy również znika. Na listach kandydatów z komitetu opartego na nazwisku Czesława Renkiewicza, sprawującego władzę w mieście od 13 lat, nie ma Wojciecha Pająka, Stanisława Kulikowskiego czy Andrzeja Turowskiego, ale tego ostatniego ma ambicje zastąpić syn Przemysław. Przemek Turowski jest po prostu jego synem i dobrze, żeby syn po ojcu przejął pałeczkę, osobę taką zainteresowaną tym, co się w mieście dzieje, bardzo pozytywną osobą, rodzina Turowskich jest i to jest taki przykład fajny. Pani Miecia Gajewska, która kiedyś była również w Radzie Miejskiej, kilka lat brakowało i teraz ponownie właśnie przyjął moją propozycję startu, ale mamy no przyszłego lekarza. Żelazne nazwiska to Zdzisław Przełomiec, Zbigniew Demezer, Marek Zborowski-Weichmann i Krystyna Gwiazdowska. Ostatni, którzy mogą stać się pierwszymi, to spora grupa nowych twarzy pretendujących do samorządu, choć niektóre są bardzo znane. Alicja Andrulewicz, była dyrektorka SOK, a wcześniej wieloletnia szefowa Wydziału Kultury w Suwalskim Ratuszu, Roman Rynkowski, niegdyś sekretarz gminy Szypliszki, obecnie zastępca prezydenta Suwałk, odpowiedzialny m.in. za oświatę i kulturę, Dariusz Górski, niegdyś dyrektor Suwalskiego Szpitala, ostatnio dyrektor Izby Przemysłowo-Gospodarczej zrzeszającej suwalskich przedsiębiorców, czy Karol Świerzbin, społecznik ze Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma. 31 nazwisk to tyle, na ile pozwalają przepisy kodeksu wyborczego. Są nowe osoby, młode pokolenie, nie wchodzą, nie uczą się i cieszę się niezmiernie. W komitecie utworzonym przez aktualnego prezydenta miasta wszystkie miejsca zostały obsadzone kandydatami. Ilu z nich trafi do rady, dowiemy się po 7 kwietnia.